co zrobić, żeby móc w wygodny i przejrzysty sposób sprawdzić sobie taką dziwną instrukcję warunkową jak tutaj. Czyli mamy jeden status i ogólnie wszystko jest w porządku tak długo jak jest na przykład 200, 201, 202, obojętne. Chodzi o scenariusz, kiedy jest jakaś tam pula dozwolonych wartości i trzeba sprawdzić, czy przypadkiem ten status czy inna zmienna się w to nie wpisuje. No i oczywiście gdyby tutaj było i więcej, 10, 20, no to wiadomo jakby ten kod wyglądał. Musielibyśmy to już przebiec do kolejnej linijki, każdy ten kolejny warunek, żeby to jakoś wyglądało. Generalnie no nie jest to żadne rozwiązanie. Więc żeby takiego czegoś uniknąć, żeby nie musieć pisać takich długich węży, możemy sobie stworzyć na przykład taką tablicę, no, w naszym przypadku z dozwolonymi statusami. I wrzucić tutaj na przykład 200, tą 201, 202 i 204, takie mamy na górze, tak? Czyli wypisujemy sobie wszystkie te scenariusze, które są poprawne dla jakiegoś tam parametru, który sprawdzamy. I następnie w ifie wrzucamy sobie to allowed statuses i sprawdzamy, czy w tym się zawiera, czyli includes, ten nasz status. Czyli jeżeli nasz status będzie 200, no to to zapytanie zwróci nam true, no bo 200 zawiera się w tej tablicy. Jeżeli będzie 204, tak samo. Jeżeli będzie 205, no to wtedy nam już to zwróci false. Czyli dokładnie to samo, co tutaj jest zrobione, natomiast to nam ciągle może puknąć. Co więcej, to może przyjść sobie gdzieś z backendu, my nie musimy w ogóle wiedzieć, co tutaj tak naprawdę ma być, a dalej ten if będzie taki elastyczny i się będzie dopasowywał do wszystkiego.